To ona się tu jeszcze ładuje, tak? Ta. To jest nie do sprzedania. Ja wiem, ale tam gdzie pan kupił? To w Słupsku, a to jeden był taki w chińskim sklepie. Aha. Oni czasami mają takie plecione, fajne. Akurat jak były, to nie kupiłem i teraz ten jeden. I co pani mówi z tym stanem tak, zapalnym? Mam stan zapalny stwierdzony, reumatologiczne tak. Zapalenie stawu biodrowego. I w ogóle to mam całą stronę. Tu. Przytrzymaj mi to. Biodro, tak? I ręka. Ręka do góry idzie? Idzie, tylko nie idzie tu. O, no. Koniec. To jest do góry ten. Prosto, tak. Ale bardzo trochę. Dobrze. I co, od dawna coś było, jakiś wypadek, czy nie, co było? Nic nie było. Nie było. Taka prawda. No bo co pierwsze, bo biodro było, czy bark? Pierwsze było biodro. Biodro. I co pani teraz chce odebrać? Coś do smarowania. Pani się zwraca, bo ja przechodzę tu specjalnie do pani pleców, chcę zobaczyć. Boli tu? Troszkę. To boli. Trochę więcej niż troszkę. No i jakąś nalewkę. I tu też, tak? Troszkę. No, trzeba leczyć te biodra i barki. I narteczkę sobie robić, równo się ustawiać, bioderka sobie krążyć, rozciągać, ćwiczenia w wodzie robić. To takie, znaczy ja sobie nic, to znaczy ćwiczę. Takie tak ustawienia, to... o takie ustawienia szeroko. Barki, bo tu barki mają pracować też o raz i wzmacniają się i rozciągają barki, ale i biodra, i widzi pani, przechodzę na palce i napięty, na palce i napięta. Tu ma pani 10 różnych wersji, o, krążenia biodrami, krążenia stopami jednocześnie, o, niech pani zobaczy jak krążę, przechodzę na krawędzie. A te barki tutaj ćwiczą się, trzymając, ubezpieczając mnie. Ubezpieczają mnie one też, o, ciężar przechodzi na jedną, na drugą, wolniutko, spokojnie. Do ćwiczenia tu nie można chaosu żadnego wprowadzać. Ustawiać się równo, ciężar na jednym biodrze i na drugim nie tak, czy tak. Masować sobie. Bark przyciągać, też rozmasować sobie tu. I ćwiczonka, bioder i barków. No cóż więcej, dobrą maść, dobrą no odżywkę. Też dobrą zdrowy. Maść, niech pani dosłucha do końca zdania. Co pani ćwiczyła, ale to po co pani do mnie teraz? No to jest właśnie. Ćwiczyła no. pani i ma dalej ból. Przerywa mi pani wywód. Myśl. I teraz te ćwiczenia cały czas trzeba robić. Dobrą maść albo dobrą odżywkę wcierać sobie w to biodro i w bark. I w inne stawy też. I to na razie wszystko. Dobrze, to więc przyszłam, bo wyczytałam. Bo cóż tu więcej można robić? Można sobie masaże też robić. Masaże pleców czy barków. Albo tu ma pani dużo napięć. Dużo w jednej stronie i w drugiej. O, w obu stronach. W górę, ja mówię teraz o górze. A w biodrach to pani czuła. O. O, tu boli. No, to można to rozmasować. Może sobie no właśnie przyszłam po masie. Kupić taki masażer na przykład. Bo w informacji. Teraz szukam takiego masażera. O. Niech pani masuje biodra przed ubraniem. O. Tak. I tą drugą. Ktoś tam pani czuje, czy nie? Nie. Masuje? Nie. Ale ma podobną piłkę taką. No, tylko trzeba właściwe ruchy robić, ładne, właściwe. Dobrze, czy ma pan może do kupienia jakąś książkę, żeby jakieś ze ćwiczeniami, bo widziałam na Zapisać się, dać 20 zł Kasi, ona zaraz na kopertę napisze, za 2 tygodnie będzie tajemnica likwidowania bólów. Super poradnik. I tam będzie bóle biodra, bóle barków, cały rozdział. To my wyślemy, jako list wyślemy. Będzie najtaniej, bo później to zapłacę. Będzie najtaniej i wrzucimy w kopertę i wrzucimy. Już jest w drukarni. Dobra, to pani zaraz. Teraz poproszę, bo tam
Widziałam w tym informacji. Ćwiczenia, masaże i rury. Ćwiczenia, takie domowe kursy samoleczenia. Tak. Aha. Powiedz, i coś, no, do smarowania. Do smarowania. Super pokrzywa. Ale pan tam jakąś inną coś na odżywkę stawową. Pokrzywowa, odżywka mięśniowo-stawowa. O to właśnie. Może być złoty żel, a złoty żel jest tutaj. No i to wcierać po prostu w te miejsca bolesne. A tam, gdzie nie boli, też można wetrzeć wstawy, żeby było lepsze krążenie. A chciałam się dowiedzieć, a na pięte ostroże coś jest? Na pięte, na ostrogi, albo podpiętki takie przeciwostrogowe, to żeby amortyzowały. Ale mam tak, tu mam z tej strony. Z tą książką możemy przysłać 70 porad. Jest taka, nie mam tutaj, wyszło to taki dobrze kalendarzyk. Aha. 70 porad, co na ostrogi robić. Dobrze. Jedno po drugim. Jakie okłady sobie robić, jakie kompresy, jakie ćwiczenia, gdzie nacisnąć. Dobrze. To napiszesz ostrogi, tą tajemnicę i ostrogi. Ten kalendarzyk. To weźmiesz 25 zł już. Razem czy. Którą tą mam wziąć, tą czerwoną? Czy to jest to samo, bo tu jest zielona i czerwona.